Hej wszystkim, witam was bardzo serdecznie po raz kuźwa trzeci dzisiaj. No, tak, jestem spięta, ponieważ mój brat, ja słychać w tle, nawala DJ-kę, a ja muszę nagrać ten film jak najszybciej i... Po prostu mnie denerwują te dźwięki w tle. Jestem wpieniona. W ogóle dzisiaj jest jakiś tragiczny dzień, słuchajcie. Nienawidzę tej środy. Ja mam nerwice od śród. Wow. To mi wygląda na zasadne miejsce, w którym można odpocząć. Zróbmy sobie przerwę i dajmy koniom odsapnąć. Ogólnie nie nagrał mi się pierwszy moment, gdzie ja z nim w ogóle zaczęłam gadać itp. itd. I też nie nagrała się moja reakcja na nowy ekran wczytywania. Ale jest on naprawdę, naprawdę ładny i bardzo mi się podoba. No i oczywiście przyszedł tutaj wpieniający Josh, który nie może jechać szybciej. Jedź szybciej! Mieliśmy... A jak pojadę tak? No bo nie chcę mi się czekać na ciebie. Jestem zdenerwowanym kebabem dzisiaj. Nie denerwuj mnie, gościu. Po prostu nie denerwuj mnie. Tak? Martyniusz wpieniony na nagraniu. Set one. Już słyszę po prostu, wiecie, copyright strajki na tym nagraniu. Tu jest jakaś siekiera w ogóle? Ej, no mieliśmy odpocząć, a ty jedziesz. No we, ogarnij się. Co to w ogóle? Aha, spoko, nie skacz. No pozdro, okej. Okay. To ja skoczyłam, a ty twierdzisz, że można przechodzić przez drewno, tak? Spoko. Ojeju! To jest jakieś obozowisko. Wow. I'm interested. Te jodły przypominają mi moje pierwsze spotkanie z moją kochaną Pearl Heart. Pan Moran dowiedział się o koniu rasy Quarter z Dundul, który miał być wierzchowcem strażnika, ale był do tego zbyt nieśmiały i niesforbiwy. W Wyoming spędziłem dużo czasu z końmi tej rasy, więc pomyślałem sobie, że pomogę. Znalazłem schronienie Pearl w lesie, a gdy tylko jej dotknąłem, natychmiast poczułem tę więź, o której mówią mieszkańcy Jorviku. W dniu oka staliśmy się partnerami, jak gdybym znalazł cząstkę siebie, której mi brakowało. Myślę, że to duch dzikiego zachodu wzywał mnie do domu. Moje marzenie, by zrobić dziki zachód na Jorviku, rozwinęło się właśnie dzięki Pearl Heart. Czasami tęsknię, wiesz, za Wyoming, za Kanadą też, tęsknię za bliskimi. Pan Peterson był niesamowicie miły, że mnie przygarnął, ale nie chce się narzucać. Przecież ma własną rodzinę, o którą musi dbać. Na razie jestem naprawdę zadowolony, że mogę być kowbojem. No, cute. No Jezu, on ciągle stoi w tej pozie. To chyba dobre miejsce na odpoczynek. Często tu przyjeżdżam, gdy jestem na szlaku. Kurka wodna, tak jak myślałem, chmury burzowe nas dogoniły. Jeszcze chwila przemoczą nas do suchej nitki. Wyścig z Joshem, ale fajnie! Wow! Deszcz! W tej grze jest deszcz! Okej, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką zobaczyłam dzisiaj. Ja tak liczę, że w tej grze w końcu będzie normalna pogoda. No po prostu marzenie, niech oni dadzą mi deszcz. Nawet burza! Wow! Totalne wow! Hej, ta muza! Nawet całkiem to wygląda, tak wiecie, że no burza jest, bo jest tak ciemno się zrobiło. O tak, i magicznie powstały tutaj te wszystkie przeszkody razem z pojawieniem się deszczu. I love you, gro, po prostu I fucking love you. Czy to nas zaprowadzi zamiast do Rancha Starshine, to... Ha, wygrałam, lamusie! O, kichnę zaraz. Chwila, coś jest nie tak, Perlo się poślizgnęła. Zwykle ślizg z zatrzymaniem wychodzi jej świetnie, ale gdy teren jest mokry, robi się dość niebezpiecznie. Chyba coś sobie zrobiła, bo utyka. Poproszę o pomoc Karla. Brum, 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 brum. Hej, w co się wpakowałeś? Jezu, jak Karl wygląda. Wracaliśmy szybko na ranczo, żeby nie zmoknąć. Pearl Heart się poślizgnęła i odpadła jej podkowa. Szybko? Przy takiej pogodzie, Josh, przecież wiesz, a do tego jesteś cały przemoczony. Dobra, wskakuj, ty też. Nie możemy pozwolić, żeby ciebie albo twojego konia spotkało to samo. Pomogę, wycieczka! Ale fajnie! O ja! Dziękuję za pomoc, panie Peterson. Dużo widać. Nie ma sprawy. O co prosiłem wcześniej? Mów mi, Karl, lepiej zaprowadźcie swoje konie do boksów i wejdźcie do środka, zanim się przeziębicie. Tak? Wasza dwójka miała kawał przygody, ale Pearl chyba nic nie jest. Z
Zobaczymy się w środku. Ogrzej się w domu Petersonów. Tak długo na to czekałam, że nie mogę się doczekać. O wow, te złote podkowy. Wow, nie, to jest tania moment, bo się zarąbała. Mają drzwi! Okej, ja chcę tam. Ja chcę tam iść! Przepraszam za dźwięki w tle, słuchajcie. A to nie tu? To nie tu, a z drugiej strony? O! No spoko, pozdrowejście. Ale tu wiejsko! Wszystko z drewna, ale fajnie. Właśnie zachwycałem się tym pokojem. Zrobiłem go dla mojej Isy. Niedługo wróci do domu, jestem tego pewien. Nie ma jej już od jakiegoś czasu. Zajęta z niej kobieta. Wygląda wspaniale, panie. To znaczy Karol. Lisa z pewnością poczuje, że jest w domu. A jakie jest twoje zdanie? Chwila, my się chyba jeszcze nie znamy. Jestem Karol Peterson, tato Lisy i właściciel rancho Starshine. Przed powstaniem rancha byłem zdecydowany, by opuścić tę przeklętą wyspę za to, przez co musieliśmy z Lisą przejść. Jednak moja córeczka była zbyt szczęśliwa na Jorviku i nie mogłem jej tego zabierać, więc zacisnąłem zęby i postanowiłem jak najlepiej wykorzystać obecną sytuację. Tak bardzo chciałem, by moja rodzina miała dom. Tak też powstało rancho Starshine, oczywiście również dzięki ogromnej pomocy Josha, więc co myślisz o pokoju Lisy, spodoba jej się? Tak, jest idealny. To za ulga. Martwiłem się, że wyjdzie okropnie. Nie jestem zbyt dobry w dekorowaniu wnętrz, ale zadbałem o jej gitary i płyty, rzecz jasna. Kiedy Lisa wróci, odzywała się? Na pewno niedługo. Znam ją lepiej niż ktokolwiek inny. Jest wolna jak ptak. Po powrocie na pewno będzie opowiadać niewiarygodne historie o swoich przygodach. Lada dzień, taką mam nadzieję. Ale my przecież znamy Lisę, więc bitch, o to chodzi. My przecież jesteśmy na tych samych przygodach z nią, więc... okej. Okay. Lepiej wrócę do pracy, czuję się jak u siebie, ale nie otwieraj żadnych pudeł. Serio? I tyle? Petersonowie. Ale fajnie! Dobra, moment, ja muszę się tu rozejrzeć. Najpierw I love Jorvik, no pozdro. I tutaj mają taką jakby... Mały dość ten domek. O, fajna animacja była. Dobra, weźmy konia, żebym zostawiła. Nie wiadomo gdzie jest mój rumak. Zgubił on chyba się. Nie, serio, zgubiłam konia i trochę to przy połowie tak zgubić konia. To nie jest mój koń. To jest mój koń. No to świetnie. Dobra, jedziemy. Jedziemy, zobaczymy. Zrobimy sobie nockę, prześpimy. Tylko tutaj powinnam móc gdzieś, ale szczerze to gdzie? O dziwne, w ranczu starsza nie da się nigdzie przespać nocki? Albo może ja nie wiem? Słyszeliście ten trzask? Dobra, chodźmy może szybko do stajni Morland i tam się prześpimy, bo ja nie mogę, nie wiem, pewnie gdzieś tam było, ale jestem głupia i nie mogę tego znaleźć. Okej, słuchajcie, przespałam sobie nockę i wrócimy tutaj do Josha. Hej, jesteś samą porę, Lisa wróciła. Porozmawiaj z Joshem i Petersonami. Czyż to nie wspaniałe? Lisa w końcu zobaczy rancho starsza i nie całej ciężkiej pracy swojego taty. Nie wszystko jest moją zasługą, ty też ciężko pracowałeś. Dzięki Karl, Lisa poszła do swojego pokoju, ale z pewnością chciałaby mieć jakieś towarzystwo. Bez wątpienia, ostatnio jest dość cicha. Ja i Lemmy mieliśmy pokazać jej rancza, ale Lisa po prostu poszła do swojego pokoju. Szkoda, bo zdecydowanie powinienem poćwiczyć jazdę. Ale ładnego ma konia, Manuela, może zajrzysz do Lisy? Ale on ma ładnego konia! Jaki ładny. Co to za koń, co to za rasa? To jest quarter horn? Nie, co to za koń? On jest piękny! Ej, powiedzcie mi, co to zaraz, ja go chcę, ale on mi się podoba. Oh my god. Wygląda trochę jak północno-szwedzki. Tylko z grzywą startowca. A ja lubię takie puszyste, ale właśnie północno... O! Serio, mogę wejść przez ten? No nie gadaj! Co ja mogę zrobić? Serio? Czekajcie, co to za obczaj... O nie, nie mogę. A szkoda, beka by była. Haha. Dobra, wchodzimy. O! Hello, girl! O, wow! Rozgościła się tutaj, już widzę. Mamy tutaj teksty piosenek, jakieś nuty. Mamy The Light Ride, Festival of Aiden. Mamy tutaj jakieś foteczki. Fajnie by było, by to przejrzeć. Dolores Paxton? I will always... Nie mogę przeczytać tego.
tu widzę plakaty promujące Light Ride, tutaj są zdjęcia z dziewczynami, tutaj i tutaj, ale fajnie, ma gramofon nawet. Starszeń! Boże! Boże, czy ty to... Moment, bo jak ja... Ja muszę. Dobra, już możemy lecieć dalej. Ja po prostu... Boże, drogi koń przez okno patrzy, to jest najlepsza rzecz ever. Mapa Jorvik nawet tutaj jest, której nie mogę do... Patrzcie, tak będzie wyglądało Jorvik. To jeszcze dużo przed nami. Wow, nie mogę się doczekać. Dobra, tutaj są jej spodnie. Widzę, że syf ma dość spory. Tu ma jakieś książki. Star Cookies. Te, jedzonko dla konia. Ale tu ładnie. Wow, i zabawka ze Starshine'em. I Starshine i one jak siedzą. Oh, wow. Oczywiście, że komiksy Unistri. Jakaś... Wow, i tutaj Canter Ele ma też, ale fajnie, a ten... O, jakiś komiks z Idrisem! Nie, to ona, to jest o niej, o wow. Tata chciał, żebyś do mnie zajrzała, on to dopiero potrafi się zamartwiać. Możesz się rozejrzeć, wszystko jest tam, gdzie powinno być, ale ciągle się chyba do tego przyzwyczajam. Oto mogę i tak... Ale fajne kropki! Moja półka na książki jest dość uboga, ale to się zmieni po odwiedzinach Lindy. Już zdążyła mi dać swój dodatkowy egzemplarz rycerzy Unistri. Ciągle mówi, że któregoś roku na Halloween powinniśmy się za niej przebrać, ale Alex kategorycznie odmawia. Mówi, że na Halloween trzeba straszyć, a nie wyglądać uroczo. No ma w sumie trochę racji. Pluszowy ja, niesamowite podobieństwo, prawda? To dzieło Lindy. Tak pięknie uchwyciła ten błysk wokół i blask mojej jedwabistej grzywy. Jak dla mnie wspaniały wyczyn. To moja kolekcja, którą odziedziczyłam po mamie. Gdy tylko jestem w mieście Jorvik razem z Alex, nie mogę się powstrzymać przed kupnem jeszcze kilku płyt. Dobrze, że teraz mam gdzie je trzymać. Może puszczenie piosenki albo dwóch sprawi, że będzie tutaj przytulniej? Wow. Manuela, przesuniesz te Star Cookies trochę bliżej? Nie mam ochoty na jabłka, co innego ciastka. Wspaniale chrupanie na zawołanie. Moja niezawodna sześciostrunowa gitara akustyczna Martin Gale z teksaskiego drewna takowego to najpiękniejszy instrument na świecie. Razem przeżyliśmy nie jedno i choć jest już podniszczona, nie zmieniłabym jej na żadną inną. Wow, wow. A tutaj też? Tutaj też są jakieś rzeczy. Wiórka ciągle tam jest. Uciekał, gdy otworzyłam okno dla Starshine'a. Właściwie, gdy uderzał w nie głową, domagając się, żeby go wpuścić. Mówiłam ci, Starshine, że ten pokój jest za mały dla nas obojga. To całe jest jej. O! O! Okej, nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Wiem, to dość dziwne miejsce na banana. Robota taty, mamy taką zabawę, że zostawiamy banany w różnych miejscach i czekamy, aż druga osoba je zauważy. Nieźle, ale ja potrafię lepiej. Mój pokój jest cudowny, jestem taka wdzięczna tacie i Joshowi, ale wiem, że coś jest nie tak. Na ranczu nie ma miejsca poświęconego mamie. Tylko gdzie w ogóle zacząć? Może pomyślę o tym, jak zapamiętałam mamę. Każdego roku... O, co? O, patrzcie, ma tą gwiazdkę, teraz pierwszy raz ją widzę. O, tutaj. Każdego roku u święto zmarłych robiłam ołtarzyk z aksamitek i trzy kubki champurrado, a potem śpiewaliśmy ulubione piosenki mamy. To taka meksykańska tradycja, którą mi przekazała. Może moglibyśmy zrobić na ranczu takie stałe miejsce pamięci, żebyśmy zawsze mieli z tatą, gdzie pomyśleć o mamie. Świetny pomysł, chętnie pomogę. To wiele dla mnie znaczy. Bardzo ci dziękuję, Manuela. Do dzieła. Wow, ale ja chcę jeszcze zobaczyć tamte zdjęcia. Co my tu mamy za foty? O, Rancho Starshine. Wow, jak to jest ładnie. Ja chcę taki dom w Simsach. Dobra, jeśli chcemy zrobić miejsce pamięci dla mojej mamy, musimy zerwać trochę aksamitek na ołtarzyk i znaleźć jakąś dobrą lokalizację na ranczu. Dobrze, zacznijmy zbierać aksamitki. Ścigamy się, kto pierwszy znajdzie 10. O, wow. O. Jak ona szybko biega? W sensie ona chodzi, ale jak szybko ona chodzi? O, o tu jest jakaś. Ale śmieszne zadania, ale przeurocze. Oj, ona też interaktywnie zbiera, widzę, te aksamitki, czy cokolwiek to jest. Aksamitki? Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Amtszukt? Moja! Nie, moja. Nara. Moja. Ta też moja. I ta też. Ciekawe, ile musimy ich pozbierać. Z 10 pewnie, co? O, tu są jeszcze. Ale te zadania są słodkie.
Nie jest to jakaś wielka fabuła, ale jestem dość zauroczona. Bo jednak w książce niby coś tam było tej matce, ale nie do końca, a w komiksach to już chyba w ogóle... O Jezu, te konie tu stoją i się gapią. How cute this is. Nie mogę znaleźć 10. Jak ona chodzi, widzicie to? Ona jakby szła na takim przyspieszeniu. A ja muszę biegać. No nie mogę znaleźć 10 aksamitki. Nie widzę w ogóle tych dzynglów takich. I don't know. O, wygrała. Lisa wygrywa. Nieźle, i tak za wolno. Jestem mistrzynią zbierania kwiatków, haha. Mi się wydaje, że to było specjalnie, że nie dali mi 10. Okej, mamy już dość aksamitek do miejsca pamięci. Teraz musimy znaleźć idealną lokalizację dla miejsca pamięci. Rozejrzyjmy się na ranczu. No dobrze. O, ona jedzie za mną. Ale fajnie, to chodź, Lisa. O, mogę w końcu zobaczyć, jak Starshine galopuje w nowej wersji. Spoko, spoko. Patrzcie, jak ona jedzie. Tutaj chyba nie do końca. Coś chyba źle pojechałam. Dobra, nieważne. Pewnie chodzi o to, żeby wjechać tam na górę. Więc wjedźmy tu na górę. Halo? Coś się tu wydarzy? Nic? Może tu? Halo? O, tu by było piękne miejsce. Tak, spójrz na to drzewo i te kwiaty i ten widok na ranczy. Mamy bardzo by się to spodobało. Zróbmy tutaj miejsce pamięci. Hej, Lisa, wszystko w porządku? Manuela, spotkajmy się w pokoju. Lisa chyba potrzebuje chwili dla siebie. Pierwszy raz współczuję Lisie. Bo zawsze jej postać była dla mnie taka nudna właśnie ze względu na to, że jest taką typową dziewczyną, która po prostu straciła rodzica i na tym próbują cały jej kanon postaci jakby zrobić, ale jednak no... że tak powiem, jakoś dodaje jej to o wiele większej ilości charakteru, ten jej pokój i to wszystko. Potrzebowałam chwili wytchnienia, poczułam się trochę przytłoczona, ale już mi lepiej. Chciałabyś wiedzieć coś jeszcze o mojej mamie, zanim zaczniemy? Ulubione wspomnienie, najzabawniejsze wspomnienie, powiedz o czymś, czego ci nauczyła. Ulubione wspomnienie. Moje ulubione wspomnienie o mamie, jest ich naprawdę dużo, ale jedno jest wyjątkowe. Siedzę jej na kolanach, gdy uczy mnie grać na pianinie. Zamglone poranne światło rozjaśnia pokój. Jej włosy łaskoczą mnie w policzek, gdy się nachyla. Mama przesuwa palcami po klawiszach, a ja po niej powtarzam. Mamy idealną lokalizację na miejsce pamięci i zerwałyśmy aksamitki. Chodźmy do taty i Josha powiedzieć im, że wszystko jest już gotowe. Pamięć o XO. XO? Why XO? Przecież ona ma imię. Nawet nie pamiętam już jakie, ale chyba było kiedyś to powiedziane. Coś tam było, nie? Chyba, albo nie. Aha, okej. Okay. Tato, już wiem, czego brakuje na ranczu. Miejsce upamiętniającego mamę. Manuela i ja zabrałyśmy aksamitki na ołtarzyk, a do tego znalazłyśmy idealną lokalizację na miejsce pamięci. Teraz potrzebujemy jakichś istotnych przedmiotów do dekoracji. Isa, bardzo się wzruszyłem. Masz taką piękną duszę. Mama byłaby z ciebie dumna. Wiem, co dam do tego miejsca pamięci. Nasze zdjęcie rodzinne. Chodźmy do miejsca pamięci z naszymi przedmiotami. Ty też, Josh. Bardzo byśmy chcieli, żebyś tam był. Familia. Oni są już jedną wielką rodziną po prostu. I to jest takie kochane. Ale trochę nie ogarniam, bo jakby Lisa już sobie dęsiła tutaj o! Idris tam stoi. Dla wszystkich zainteresowanych. Jak widać, Idris lubi się tu pojawiać w środową aktualizację. Uwaga. Przepraszam za głosy w tle. Znowu. Tato, opowiesz nam o mamie. Josh i Manuela na pewno chcieliby posłuchać. Od czego to zacząć? Mama Lisy, Xiomara Maria Peterson, albo XO, jak na nią wołałem, była chyba najbardziej upartą osobą, jaką w życiu spotkałem. Xiomara! I to właśnie za to ją kochałem, bez dwóch zdań. Dobrze wiedziała, kim jest i czego chce. Zawsze będę ją za to podziwiał.
Ikso była pełna życia. Śpiewała, tańczyła, śmiała się, jeździła konno z Lisą. Wciąż nie rozumiem, jak z tej najbardziej energicznej dziewczyny możesz z nami nie być. Lepiej na tym zakończę, Lisa, bo się jeszcze popłaczę. Już widzę, że coś przyniosłeś. Co to takiego? Tak, to kamień, który dostałem od Matuli, zanim przeniosłem się na Jorvik. Znalazłem go, gdy pojechaliśmy biwakować na Parku Narodowym w Grand Teton. W drodze powrotnej opuściłem mój kamień i cały czas płakałem. Ale mama się wróciła i go odszukała. Obiecała, że mi go da, gdy będę go naprawdę potrzebował. Ojej! Ten dzień nadszedł wtedy, gdy opuszczałem rodzinne gniazdo, by przenieść się tutaj. Ten kamień przypomina mi o tym, jak bardzo mama mnie kocha. Zrobiłaby wszystko, żebym tylko był szczęśliwy. Może tobie też się to przypomni, Lisa. Czyż to niesamowite, dziękuję. Tak bardzo pomogłeś mojej rodzinie. Byłeś przy budowie rancza starszeń i przy tacie, gdy mnie nie było. Wiem, że rozłąka z rodziną jest trudna, ale wiedz tutaj, że na Jorviku zawsze znajdziesz miejsce u Petersonu. O my kraj. Dziękuję wszystkim za przybycie. Przyniesione przez was rzeczy są naprawdę ważne. Miejsce pamięci jest już gotowe. To dopiero była emocjonalna huśtawka, prawda? Cieszę się, że teraz na ranczu starsza nie jest miejsce dla mojej mamy. Co to za nagrody? Manuela, dziękuję za całą twoją pomoc. To miejsce przywołało tyle wspomnień. Wcześniej tato pracował na morskich platformach wiertniczych. Dorastałam w Teksasie, więc tato znikał na kilka tygodni, żeby nadzorować platformę w zatoce. Zostawałam tylko z mamą i naszymi końmi. Po prostu raj, ale potem... Po wypadku wszystko się zmieniło. Tato sprzedał nasze rancho w Teksasie i zaczęliśmy podróżować. Przyjmował prace, które oddalałyby go od tych bolesnych wspomnień. Pewnie się domyślasz, co z tego wyszło. Wszystko jednak dobrze się skończyło. Poznałam Alex, Lindę, Annę i mnie. No ja jestem starsza, nie mogłabym zapomnieć o tobie. A gdy sprawy znów przybrały kiepski obrót, pojawiłaś się ty, Manuela. Przeznaczenie ma zabawny zwyczaj podsyłania takich przyjaciół, których akurat potrzebujesz. Znasz moją historię, więc może teraz opowiesz coś o sobie. Co cię sprowadza na Jorvik? Konie, przygody, przeznaczenie. Konie. Haha, no tak, jorwickie konie są naprawdę niesamowite. Są tutaj rasy z całego świata, do tego też takie, które można znaleźć tylko na Jorviku. No jeszcze ta więź pomiędzy jeźdźcami a ich końmi, która jest tak wyjątkowa. Nie chodzi mi tylko o więź jeźdźców duszy z ich końmi. Druidzi nazywają to darem Aiden, ja nazywam to miłością. Nie mogę uwierzyć, że wszystko w końcu się ułożyło. Mamy rancho starszeń, które jest naszym prawdziwym domem. Tato już dawno nie był taki spokojny. Ej, coś się zbugowało. A do tego nasza rodzina się powiększyła, bo mamy Josha i Pearlheart. Powinnaś zobaczyć Pearlheart i Starshine. Dobrali się jak w korcu maku. Twoja pomoc była nieoceniona, Manuela. Bez ciebie nie udałoby mi się upamiętnić mamy na ranczu Starshine. Tak jest jak w domu. Wow, to jest ultra cute. O nie, wjeżdżam w ciebie, nie mogę jej kliknąć. Ej, czemu dalej grzmi? Coś się popsuło. Wiem, że to niewiele, ale przyjmij mi ten prezent, to dowód mojej wdzięczności. Co dostałyśmy? Bosal gwieździstego oceanu, ale ładny. I dostaliśmy, widzę tutaj dużo doświadczenia. Wow, jakie fajne zadania. No słuchajcie, mnie za bardzo irytują dźwięki w tle, więc nie będę tutaj się za bardzo rozkładać, ale powiem wam, że bardzo mnie cieszy, że skończyło się to w ten sposób, a nie tylko pokazanie pokoju i tyle, że jednak pamiętają o tej mamie Lisy, bo ona zmarła w dziwny sposób, okej? Ale uważam, że to jest postać, która również zasługuje na uwagę. Może i ze względu na to, że mama Lisy też kiedyś była jeźdźcem duszy. To nigdy... Nie możemy tego nigdy wykluczyć, ale też nie jestem tego w 100% pewna. Jak widać, burza się zepsuła. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Widzimy się w następnym i pa pa!